Ubezpieczony ma prawo. Odcinek pierwszy. Kolizja i wypadek. W ubiegłym roku na polskich drogach wydarzyło się ponad 2,5 miliona szkód komunikacyjnych. Wydaje się, że taka sytuacja jest już codziennością dla wielu właścicieli pojazdów. Jednak spora grupa kierowców stoi przed pytaniem, co robić, jeśli zdarzyło się to nam. Czym jest kolizja, a czym wypadek? Jak się zachować? Jeżeli jest kolizja, to znaczy, że wypadek nie jest z ofiarami w ludziach. Wobec tego podstawowa sprawa to jest zabezpieczyć teren przez wystawienie trójkąta lub w inny sposób, powiedzmy, ostrzegać innych uczestników drogi, żeby nie mieli, żeby nie był, mogli spokojnie ominąć miejsce zdarzenia. Druga sprawa, musimy identyfikować, kto jest sprawcą, kto poszkodowany. Więc jeżeli sprawca jest ewidentny, to powinien napisać oświadczenie, że spowodował wypadek i w tym oświadczeniu powinien napisać, opisać miejsce, podać numer swojej polisy, wszystkie dane o sobie i oczywiście numer samorejestracyjny samochodu. I to będzie podstawą do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela tego sprawcy. To jest podstawowa sprawa. Jeżeli ta kolizja czy byłaby o większych rozmiarach, no to niestety trzeba wezwać policję. W przypadku, gdy uszkodzenie naszego pojazdu jest poważne, należy wezwać specjalną firmę, która scholuje nasz pojazd, do wybranego warsztatu. Jeżeli szkoda jest niewielka i możemy jechać samochodem, udajemy się do dowolnego warsztatu mechanicznego, w którym zostaną podjęte dalsze kroki związane z naszym autem. I w tym warsztacie poinformują mnie, czy jako poszkodowany mam zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy, czy dać im upoważnienie i wtedy oni w moim imieniu będą załatwiali wszystkie formalności, do tego stopnia, że doprowadzą do oględzin samochodu, do spisania protokołu uszkodzeń i wystawią potem fakturę za naprawę, która zostanie złożona w firmie ubezpieczeniowej, a ja jako poszkodowany otrzymam samochód nie ponosząc złotówki swoich pieniędzy. Wiele osób obawia się momentu, w którym następuje kontakt zakładu naprawczego z firmą ubezpieczeniową. Regulacje prawne w naszym kraju zabezpieczają tutaj prawa klienta i nakładają na warsztaty pewne obowiązki. Jeżeli warsztat przyjmuje upoważnienie, to na ogół również dba o jakość dokumentów, które tworzy zakład ubezpieczeniowy, chociażby z tego względu, że musi dbać o swoją kasę. Dlatego, że pominięcie przez zakład ubezpieczeniowy uszkodzenia albo zastosowanie jakichś tańszych części i tak dalej bezpośrednio wpływa na wynik ekonomiczny warsztatu, który naprawia. Nasze auto jest w serwisie. Mamy samochód zastępczy. Sytuacja wydaje się opanowana. Teraz dochodzimy do momentu kluczowego każdej sprawy – płatności. Płatność za naprawę nie jest po stronie poszkodowanego, dlatego że poszkodowany dał upoważnienie warsztatowi i warsztat reprezentuje go w całym procesie likwidacji szkody, a proces likwidacji szkody kończy się realizacją faktury za naprawę. Warsztat w swojej działalności musi mieć po prostu pewną rezerwę i finansową, i czasową na to, żeby zanim uzyska płatność od firmy ubezpieczeniowej, po prostu mógł cierpliwie czekać. Realizacja faktury, która powstała na podstawie wcześniej zatwierdzonych kosztorysów naprawy i tak dalej, no zwykle trwa powiedzmy do 2 tygodni, więc także to nie są jakieś długie okresy, ale warsztat musi po prostu przedstawić również zakładowi ubezpieczeniowego informację, że oddał samochód naprawiony, ma pokwitowanie poszkodowanego, że przyjął ten samochód, no i również nie występuje
już potrzeba samochodu zastępczego, który siłą rzeczy nie obciąża konta szkody. Tym sposobem mamy zamkniętą sprawę w warsztacie. Kolizja czy wypadek, postępowanie wydaje się proste i powinno przebiegać w sposób wygodny dla klienta.